Z nami Łukasz Maszyk. Po debiucie. Jutro druga walka. Jakie chęci i plany? No chęci są dobre, wiadomo. Każdy wychodzi do ringu, żeby wejść i wygrać. I po to jutro ja wchodzę. Łukasz, mam takie pytanie prywatne może dla ciebie. Będzie trudne. No, co spowodowało to, że przeszłeś na boks zawodowy? Czy po prostu już dość tej męczarni na ringach amatorskich, a chciałeś jeszcze sprawdzić się w życiu, powiedzmy, w innym przedziale? No wiadomo, no, w boksie amatorskim reprezentowałem kraj na każdej imprezie, na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Europy. Wiadomo, chciałem spróbować czegoś innego, jakim jest boks zawodowy. No ale też nie ukrywajmy się, no jest ciężko utrzymać się takiemu bokserowi starszemu, bo już też osiągnąłem 28 lat w tym roku. No i ciężko utrzymać się jest bokserowi, żeby się poświęcić, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. No bo nie inwestują w zawodników w boksie amatorskim, no. No powiem szczerze, troszeczkę zaskoczony jestem limitem wagowym. Waga 58 kg, no Łukasz Maszczyk kiedyś 10 kg w dół. No w boksie amatorskim boksowałem w najniższej kategorii, czyli 48-49 kg. No wiadomo, w boksie zawodowym jest to troszkę się różni od boksu amatorskiego. No, w Polsce nie sprzedają się takie niskie kategorii, dlatego jest taka. Ale po prostu teraz no, odżywiasz się swobodnie i ta waga idzie naturalnie do góry, tak, prawda? Tak, to jest moja naturalna waga, czyli 58 kg. Czy ta w amatorstwie waga była i starty w 48? Nie wierzę. No tam wiadomo, tam trzymałem troszeczkę dietkę. No, trzeba było trzymać dietę. No, kilka lat trzymałem tej diety, udawało się. No teraz odżyłem. Teraz żyjesz jak normalny człowiek. Tak jest, teraz normalnie jem, wiadomo, też nie jem jakichś śmieci. Sportowy tryb życia. Dokładnie. A teraz powiedzmy jeszcze kwestia treningów. Trening w amatorstwie, treningu, tutaj większy dystans. Oczywiście zaczynasz od 4 rund, ale kwestia właśnie ta treningowa. Czy jest różnica, powiedzmy, w robieniu siły, w robieniu szybkości i tak dalej? No, parę słów na ten temat może. No tak, zgadza się. Jest troszkę różnica, bo teraz z trenerem skupialiśmy się właśnie na sile, no bo wiadomo, przytyłem, to trzeba tak samo uzupełnić siłę do tej kategorii wagowej. No i mądrość. Wiadomo, boks zawodowy się tym różni, że trzeba wszystko rozplanować sobie i jak będą na przykład 6-8-rundowe, 10-12-rundowe, trzeba sobie to rozplanować siły. A w boksie amatorskim rzucało się wszystko na jedną szalę. No. Łukaszku, w takim razie samych sukcesów i nowych doświadczeń. Naprawdę, żeby twoja kariera równie pięknie się rozwijała na ringach zawodowych. I to tyle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.